Hej, hej, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu Opera, przed wami Pillars of Eternity. I tym razem, raz, że będę próbował znaleźć tego chłopaka, Degnosa, bo zakładam, że to jest jakaś grubsza sprawa z tą całą torbą, a dwa, postaram się znaleźć Tawenu i wykonać sztukę negocjacji. Desirel. O ile znalazłem lorda admirała Chochlika, z którego już w tym momencie nic nie zostało? O, to już teraz mi chociaż napisali. Wróć do Desirel w świetlistym dworze w Zenzie. Jedziesz nagrodę. Dobra, Zenza to jak Zenza, ale tak, przypieczętowany los, gdzie muszę mu zwrócić torby przy kanale domu okrążcy w królewskiej przystani oraz sztuka negocjacji. Akurat też chyba w królewskiej przystani. Zaraz zobaczymy. Musimy znaleźć przede wszystkim jakąś karczmę, żeby zamienić sobie naszego wyrafinowanego maga na naszą łowczynię. Od na przykład kogoś, kto będzie w stanie nieźle uderzyć. Przydałoby się bardzo. Dobra. Taras jak taras. Taras w zasadzie zwiedziłem cały. Zastanawiam się nad gildią zaklinaczy fal, czy się gdzieś by tam nie udać, ale na razie nie mam takiej potrzeby i raczej się tam nie będę udawał. Poczekam, aż rzeczywiście zostanę zawołany. Na razie, nie potrzebuję. Let's go. Ponieważ gildia zaklinaczy fal co najmniej brzmi mi jak... Okej, do królewskiej przystani w tym momencie. Chociaż święty stopień też coś miałem, ale to później. Po prostu królewska przystań. Oho! Nachodzi mnie grupa żeglarzy Principi. A ja nie jestem w formie, można powiedzieć. Ventre, a moment. Drogę zagradza ci wysoki mężczyzna. Na jego skórze znaczą się wyraźnie żyły, a chytry uśmieszek pasuje do jego twarzy jak pas do spodni. I saw you speak to my dear amico Degnos, so I thought to myself, why, Telfor, you must meet him too. Okej. Twój chłopiec na posyłki zgubił torbę, zwrócę mu ją. To jest dobrze do hear. So rare it is that I am glad of a stranger's interference. Would you like an escort to Queen's Bereth, Fentre? You never know what rough types may be about, and I would hate to see you waylaid. Na pewno. Jeśli chcesz iść ze mną, to twoja sprawa. Ui, Perguano, let us be. Damy sobie radę na dwóch magów? Znaczy, normalnie byśmy sobie dali radę. Tylko, że mój drugi mag, czy mój elf, jest nieprzygotowany do tej całej sytuacji. Może być ciężko. Kurczę. Dobra, coś wymyślę, po prostu coś wymyślę. Zawsze coś muszę wymyśleć. Może będę miał okazję wcisnąć inwentory i dać mu chociaż chyba księgę magii, to ja mu akurat dałem. Problem jest z tym, że on ani różdżki nie ma, ani pancerza na sobie. O, nie jest źle. Czekajcie, w razie gdybym cokolwiek musiał... To ma różdżkę. No dobra, mamy jakąś drugą różdżkę, tudzież jakąś tarczę dla niej? Stawiam, że drugą różdżkę, jak już... Albo dwuręczny kostur. Bo to jest dwuręczny, jest. Dobra. W najgorszym wypadku przynajmniej będę miał się czym bronić. A teraz do karczmy. Do dzikiej klaczy. Okej, okay, to raz, do dzikiej klaczy. A ja się miałem z nim spotkać przy kanale domokrążcy. Okej, okay, na razie jednak muszę zmienić swój zespół. Bo inaczej może być dosyć ciężko. Ale później wyjaśnię Talforowi, że... No, trzeba jednak uważać, z kim się rozmawia. Takie tam. Że kiedy ktoś jest napakowany wręcz bronią,
to warto by było się zastanowić, co się robi. Takie tam. Okej, wejdźmy do dzikiej klaczy. Tam odpoczniemy, wyliżymy rany i zamienimy naszych towarzyszy. Zastanawiam się, czy nie wziąć by ze sobą od... Chociaż chyba nie mam też nikogo takiego. Chciałbym jakąś osobę strzelającą. Najlepiej z łuku, szczerze mówiąc. Ale nie mam takiej osoby. Prędzej musiałbym kogoś nauczyć strzelać z łuku. Gintel, słuchaj, bo ja muszę sobie odpocząć. Okej. Chciałbym też zamienić towarzyszy. Teraz tak. Ciebie odprawiam, ciebie na pewno przyjmę. Serafen znowu. To jest enigmatyk, który strzela z pistoletów. Edwin chyba walczy wręcz, o ile dobrze pamiętam, na lekkim pancerzu. Palegina. No jest paladynem, tylko że tarczownika mam jednego i drugiego. Shoti jest bardzo klimatyczny. Edyr może niekoniecznie, no ale będzie nas tam za dużo chyba w centrum. Ewentualnie może ja bym się nauczył strzelać z łuku. Ale mam takie fajne sztylety. Szkoda by było. No nic, nauczę naszą... No właśnie, naszą łowczynię strzelać z łuku po prostu. Na tej zasadzie, chociaż mógłbym ją już nauczyć strzelać z łuku. Za 1000... Kurczę, może to nie jest taki zły pomysł, co? Moglibyśmy troszeczkę popracować nad Fasiną i Mają. Zróbmy to tak w tej chwili. Dam sobie szybki zapis. Nie są to duże koszta. A można by było coś z tego wycudować. Najpierw naszą łowczynię. I tak, jeszcze raz. Przy czym ja bym się z nią rzucił. Co mi jest potrzebne tak naprawdę? Dyplomację ma Shoti. Czy blef jest mi potrzebny? Obrotność, powiedzmy. I skradanie się? Alchemię też ma Shoti, szczerze mówiąc. Zwinne dłonie, mechanikę to mam ja. Chociaż ja to muszę mieć wtedy 3 sztuki wszystkiego. Może te zwinne dłonie? Okej, na razie skradanie, później zobaczymy. Nie ma co się zastanawiać. I teraz tak, na pierwszym poziomie... Zwierzęcy towarzysz powodują niewielką ilość obrażeń u odpowiednich przeciwników w wyniku następnego ataku. Otrzymuje odporność na przypadłości związane z intelektem i percepcją, zwiększa skuteczność przeciwko wszystkim rodzajom obrażeń. Skutecznie przebija pancerz i zwiększa obrażenia. Walka bez broni. Możliwe jak korzystanie z dodatkowego zestawu broni. Bardziej żwawa, szybkość ruchu, bardziej odporna na ataki związane z odstąpieniem od walki. Okej. Zadaje większe obrażenia. Na razie pancerz. Dalej. Dalej. I teraz tak, obrotność. Skradanie. Okej. Strzelec wyborowy. Zwiększa celność postaci używającej broni dystansowej przeciw odległym przeciwnikom. Jeśli postać używa broni jednoręcznej, część trafień zamieniana jest na trafienia krytyczne. Czyli na 2 pistolety na przykład. Nice. Liczne wspólne potyczki, wysoka skuteczność, łowca, zwierzę. Towarzysz otrzymuje +1 do nawiązania walki. Nie potrzebuję, chociaż tak, broń dystansowa jak najbardziej. Na dodatkowy punkt wydamy w zwiększenie obrażeń. Okej, dalej. To. Nie wiem po co mi skradanie u niej, ale dajmy na to, że jej się przyda. Okej.
dobra. Weźmiemy sobie to, bo prowadzi później do... Otrzymuje również premię do celności, gdy towarzysz walczy z przeciwnikiem, któremu znaczy no. No właśnie. Więc w tę stronę. I teraz tak, jeżeli mamy nauczyć się strzelać, to może łuk myśliwski, łuk bojowy, coś w tym stylu, raczej... A, tylko że ona miała, no właśnie, ona z arkebuza miała w ogóle... Dopóki używała arkebuza, dostawała dodatkowo jakąś tam premię, nie? Na tej zasadzie. No dobra, ale mamy okazję, by nauczyć ją wszystkich możliwych broni strzeleckich. Ja akurat mam zamiar ją nauczyć, kurczę, może broni jednoręcznej, jak pistoletów. Bo mam dwa pistolety, szczerze mówiąc, ze sobą, które ona teraz nosi przy pasie. Chociaż to drugie to chyba jest garłacz, no to drugie to jest garłacz akurat. Kurczę, i koniec końców wyjdzie, że i tak będę strzelał. No dobra, dajmy na to, dajmy jej łuki. Spróbujmy coś z łukiem. Nie jest to jakiś wielki koszt, więc... Okej, dalej. Okej, zwiększa wartość obrony hartu. Być między łowcą i zwierzęcym towarzyszem pozwala na naturalne postrzeganie zagrożenia. Oboje otrzymują znaczną premię do obrony przeciw atakom obszarowym, jeśli ich odległość od siebie nie przekracza 4 metrów. Na blisko to nie bardzo. Zwiększa wartość obrony refleksu. Wzmacnia drapieżny instynkt zwierzęcego towarzysza, towarzysza przyznając mu premię do obrażeń zadawanych celom będący pod wpływem obrażeń czasowych. Obrażenia czasowe to się zdarzają. Zwiększa szybkość działania postaci trzymającej broń w każdej ręce. To jest ciekawe, jakbym miał dwa pistolety. Natomiast to mam jednoręczną wolę. Zwiększa prędkość przeładowania kurz, arkbaletów oraz wszystkich broni palnych. To biorę. Zmniejsza karę odzyskiwania gotowości podczas ruchu dla broni dystansowych. To na razie jeszcze nie jest mi potrzebne. Teraz co my tu jeszcze mamy? Zwierzęcy towarzysz otrzymuje odporność na przypadłości związane z intelektem i percepcją. To mi się może przydać. O ile mnie jak mnie, to towarzyszowi bardziej. Okej, dalej obrotność. Do 10 dojdziemy w skradaniu, a później zobaczymy co dalej. Bo 10 skradania to jest tak w sam raz, nie? Na tej zasadzie. Co my tu mamy? Łowca jest w stanie leczyć swego zwierzęcego towarzysza. Jestem za. Bo ona i tak będzie zadawać dużo obrażenia na dystansie, więc jak już, to zwierzęcy towarzysz będzie lepszym pomysłem na wydanie punktów. Premia do obrony. Tak, tylko że na blisko. Dodatkowa obrona przeciw atakom na odstąpieniu od walki, to może i koniecznie. Łowca jest w stanie leczyć towarzysza, przyznaje inspirację dzielności również towarzyszowi. Inspirację dzielności, może niekoniecznie. Łowca celuje w głowę przeciwnika, przerywając jego atak. To może być niezłe. Przyda się, nawet przy najtwardszych przeciwnikach. Okej, teraz zwinne dłonie. Zobaczymy, jaka będzie z niej złodziejka. Zastanawiam się, szczerze mówiąc. Przecież no ja to będę potrzebował strasznie dużo punktów. Bo idę w mechanikę. No zwinne dłonie ktoś musi mieć. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Zwiększa wartość obrony i tak dalej, i tak dalej. Łowca jest w stanie ożywić powalonego zwierzęcego towarzysza. Że to nie jest takie złe. Zmysł drapieżnika wybiorę. Okej, nauczyłem ją strzelać ze wszystkich łuków w tym momencie. Zwinne dłonie oraz obrotność. Dobra. Teraz tak. Krępujące korzenie. Wzywa do łowcy jego zwierzęcego towarzysza, zapewniając mu inspirację lotności i sprawiając, że przebywa on drogę do łowcy niesamowicie szybko. Ciekawe. Zwiększa bazowe maksymalne zdrowie zdobywane wraz z każdym poziomem.
oraz niewielka szansa na uniknięcie dowolnego ataku i zmiany własnych obrażeń na trafienia krytyczne. Każdy atak dystansowy łowcy przeprowadzony jest z taką siłą, że przelatuje przez pierwszy cel, uderza kolejny cel za nim. Zwiększa skuteczność wszelkiego wykonywanego leczenia. Dobra, jedziemy w te obrażenia. Dziesiąty poziom. Okej. Dalej zwiększamy obrażenia na przebijającym strzale. No nie jest najlepszą złodziejką, ale nad tym się jeszcze popracuje. Teraz tak, gdy łowca lub jego zwierzęcy towarzysz jest ranny lub jeszcze w gorszym stanie, wspólnie otrzymują premię do celności przeciw wrogom, którzy są najwyżej zakrwawieni. Całkowite zniesienie efektów wrogiego czaru lub zwiększa liczbę zadawanych przez obrażeń zadawanych przez trafienia krytyczne. Odporność na czar nie jest taka głupia. Chociaż liczbę zadawanych obrażeń przez trafienia krytyczne 10%. Ale większa celność. Dobra, większą celność weźmiemy. Okej, udawanie martwego albo skraca czas trwania korzystnych celów na korzystny. Chociaż magowie akurat w moim przypadku nie nadążają. Nie nadążają jakby rzucać zaklęć. Nie, ja zabijam ich praktycznie bardzo szybko, mając no całkiem niezłe podstawy ku temu. Ale ten nieboszczyk, dawanie trupa i regeneracja punktów zdrowia. No, może nie będzie potrzebne. Skoro kapłana tachamy ze sobą, zwiększamy obrażenia krytyczne. Może to ma większy sens, nie? Bo ta odporność na zaklęcie, no nie, nie zdążą nawet rzucić magowie. Dodatkowa szybkość ruchu. Nie wiem, czy szybkość ruchu to mi jest potrzebna. Pytanie też, czy ja tak często zadaję obrażenia krytyczne. Ciężko powiedzieć. Podstępne ataki. No dobra, dobra. Zostajemy przy tym trafieniu krytycznym. Okej. To ją mamy zrobioną i to zrobioną także zrobioną. Dobra. W takim razie ona na razie z pistoletu strzelać nie będzie. Łuk. Na razie nie mam żadnego magicznego, ale to dobrze jest jak jest. Teraz muszę zrobić to samo z naszą czarodziejką druidem. Tylko żeby jej nauczyć strzelania z kuszy. Z kuszy stanowczo większe obrażenia będą niżeli z berła. Okej. Oczywiście metafizyka oraz wiedza tajemna. No dobra. I teraz dobieramy zaklęcia. Piętno natury. Coś, co mogę rzucić na dystans. Tak właśnie patrzę, zauroczenie bestii. Wszystkich na obszarze działania wrogów. No dobra, a z pasywek? Korzystając z dodatkowego zestawu broni, czego nie potrzebuję, jest to bardziej żwawa. Przy przemianie wilka to może nie być takie głupie, ale dobra. Dajmy na to, że najpierw pioruny i błyskawice, które będą zadawać obrażenia przeciwnikom. Dobra, może być.
Okej, okay, wiedza tajemna, metafizyka. Teraz tak, wezmę sobie zauroczenie bestii, może niekoniecznie. Zwierzęta akurat zabiłem całkiem szybko. Inspiracja sprawności, to może być niezłe. Może się przydać. Okej. Okay. Metafizyka, wiedza tajemna. Jest taki półsupport trochę. Będzie wspomagać Shoti, a w razie gdyby musiała wejść do walki, to oprócz strzelania po prostu sobie weźmie, przemieni się w wilka i jazda. Okej. Okay. Jeśli postać używa jednej broni jednoręcznej, część trafień zamieniana jest na trafienia krytyczne. Okej. Okay. Wiedza na temat sił natury umożliwia druidowi zadanie dodatkowych obrażeń od zimna podczas atakowania w przemienionej formie. Obrażenie od zimna to prowadzi do... Większa wiedza na temat w przemienionej formie, jeszcze więcej obrażeń od zimna. Obniża szybkość działania pobliskich przeciwników i zamraża ich. Okej. Okay. Obrażenie od elektryczności. Więcej zakładam obrażeń od elektryczności. A na końcu... Wydłuża czas... Każde zabójstwo w przemienionej formie wydłuża czas jej trwania, przerywa ataki pobliskich przeciwników i razi ich prądem. Od ognia. Więcej obrażeń od ognia. Zadaje periodyczne obrażenia pobliskim przeciwnikom, powoduje ich poparzenie. I tu jest od kwasu. Ciekawe, na co przeciwnik może być odporny tak naprawdę. Znaczy, podejrzewam, można wszystkie cztery wziąć. Premie do odbicia używanej tarczy ulegały zwiększeniu. Czy ja będę używał tarczy? Może niekoniecznie. Szybkość działania postaci trzymającej broń w każdej ręce. Może ta przemiana nie jest taka najgorsza? Znaczy, najgorsza na pewno nie jest. Tylko problem jest taki, że mam tyle postaci walczących wręcz. Teraz tak, z zimna będę miał zaklęcia, które są w księdze. Elektryczność też, bo tam jest burza. Natomiast ogień albo kwas. Może ogień? Może ogień. Okej, teraz zmaga. Jeśli postać używa broni jednoręcznej, część trafień zamieniona jest w krytyczne. Zapewnia premię do obrażeń. Gdy wykorzystujesz broń, każdą dwuręczną. Tylko ciekawe, czy dwuręczna broń to jest też kusza? Kurczę, a może by ją zrobić z różdżką rzeczywiście i starczą? Premie do odbicia używanej tarczy ulegają zwiększeniu, przyznają taką samą premię do refleksu. Ciężko przynajmniej będzie trafić tego maga. I broń jednoręczna. Część trafienia, trafienia krytyczne. Dobra, na razie tarcza. Na razie tarcza, to w związku z tym... Różdżka zostaje, ewentualnie berło, nie? Ewentualnie. Dajmy wiedzę tajemną oraz metafizykę. I teraz tak, w tej postaci wilka... Co my tu mamy? Zaraz, może nie do końca tak. To już mam dobrane, styl walki z jednoręczną bronią. Styl walki jednoręczny dobieram. Z druida wiedza tajemna oraz metafizyka. To jest szósty poziom. Dobra. Dwie bronie to niekoniecznie dla niej. Styl dwuręczny już nie. Szybki biegacz, arsenał nie. Dobra, więc weźmy sobie jakąś magię. Promień lata, zadający obrażenia od ognia wszystkich na obszarze działania. Gromadzi kilka strzępków zgubionych dusz, łączy je pomniejszą zgubę ognia, piasku, burzy, lodu lub ziemi. Okej. Okay. Rozkład. Stożek rozkładu powiadający natychmiastowe obrażenia od kwasu i obrażenia periodyczne u wszystkich w obszarze działania.
Gwałtowna burza, żagiew. Tworzy w ręku postaci miecz z ognistym ostrzem, powodujący obrażenia od ognia. Zmiana broni kończy działanie czaru. Nie. Broń w trakcie walki wręcz rzucającego staje się doskonałym orężem do polowania, przywracającym zdrowie i dodającym do pojedynczego ataku ulepszenie ciągłe obrażenia bazowe. Ale to się rzuca na kogoś, nie? Efekt cel. Nice. Biorę. Bo to można rzucić na kogoś, dajcie mu lifesteala generalnie. Znaczy, tak to wygląda, umówmy się. Okej, okay, na kolejnym poziomie mam. Zwiększa wartość obrony refleksu, obrony hartu. Zdobywa koncentrację, wartość woli. Okej. Okay. Teraz tak. Mam jakieś przywołanie. Zarasza cel silną, wycieńczającą chorobą, powodującą okulawienie, osłabienie, przenoszącą się na innych nieprzyjaciół. Nice. Przywołuje olbrzymie jelenie poroże, które leci w przód i trafia pierwszy cel na swojej drodze, zadając obrażenia kute, zmniejszając wartość odbicia oraz refleksu postaci. Oczyszczenie z toksyn, zapewniając niewrażliwość na truciznę i choroby. Otacza postać ochronną skorupą, która pochłania określoną ilość obrażeń, zanim się rozpadnie. Uniemożliwia jednak ochranianej postaci podjęcie jakichkolwiek działań lub plaga robaków. Skóra wrogów w obszarze działania pokrywa się chmurą wgryzającą się w ciało czerwi, powodujących periodyczne obrażenia bazowe. Im ciężej ranna jest ofiara, tym większe obrażenia. Cele o maksymalnym zdrowiu nie otrzymują obrażeń. Ciekawe. Im więcej obrażeń, tym więcej obrażeń. To jest takie nadobicie. Czerpie z uzdrawiających mocy natury, zapewniając inspirację krzepkości i efekt szybkiej regeneracji u członków drużyny. Nie jest to głupie. Okej, okay, teraz tak. W magu mamy obronność hart, obrony refleksu, koncentracja, obrony woli. To wszystko i tak biorę z... Boże, no z księgi magicznej, nie? Więc nie wybieram zaklęć akurat w przypadku maga, ale wezmę sobie koncentrację, bo to się przydaje. Okej, okay, metafizyka, wiedza tajemna. Z druida, to może tą chorobę? Powoduje okulawienie i osłabienie, przenoszące się na innych nieprzyjaciół. To nie jest takie głupie wcale. I teraz tak, jak mam ją czegoś nauczyć jeszcze, to może by pistolety albo garłacze, albo zresztą, nauczmy ją tarczę, skoro ma działać z tarczą. Tylko ciekawe, zacząć od małej tarczy? Brak kary za używanie broni bez stosownej biegłości. Mur. Zmniejsza obrażenia od broni dystansowej, także ataków, które za cel biorą refleks. Gdy umiejętność jest aktywna, postać nie może się poruszać. Okej. Okay. Średnia tarcza. Umożliwia blokowanie ataków broni całkowicie odbierając w przypadku danego bloku kosztem czasu odzyskiwania gotowości. Mała tarcza. Umożliwia przechwytywanie ataków bronią do walki w zwarciu oraz kontrowanie kosztem czasu odzyskiwania gotowości. O nie, mała tarcza to na pewno nie. Nie wiem, czy duża tarcza, czy średnia. Już to może duża. Tylko duża ma karę do celności. To nic, bo ona ma się bronić w sumie i rzucać zaklęcia, więc to nie jest taki głupi pomysł. Ta fizyka, wiedza tajemna dalej. Okej. Okay. Tak się zastanawiam, co teraz. Mieszczenie wszystkich, oczyszczenie z toksyn? Niewrażliwość na trucizny i choroby. To może mi się przydać. Wiadomo, jak co przeciwnik na mnie szykuje. Akurat trafi mi się taki, który będzie walił trucizną i chorobami. Okej, okay. Forma Delemgany. Sprzymierzeńcy zyskują ochronną warstwę drewnianej skóry oraz cechy Delegamy. Stają się szybsi, mniej podatni na ataki przy odstąpieniu oraz niewrażliwi na przypadłości związane ze zręcznością. Nice! Wrząca mgiełka, druzgocąca fala, księżycowa studnia. Przywraca zdrowie i dodaje premię do obrony.
ciekawe. Albo dodatkowy duch rozkładu, tajemnice mrozu. Aha, obrażenia od wszystkich tam innych ataków. Tylko to jest plus jeden do penetracji. Ciekawi mnie to. Przywołuje energię księżycową do pojedynczego źródła mocy, przywracając zdrowie sojusznikom w obszarze działania. Dobra, wezmę. Wiem, że mam sporo leczenia, ale no nie aż tyle, ile bym chciał. Atak kwasem i rozkładem. Mroźne i wodne ataki. Mroźne i wodne. Bo mroźne i wodne ataki to mam właśnie z księgi. Z grymuaru. Okej, metafizyka i wiedza tajemna. I to jest ostatni poziom, który możemy rozdać. I teraz tak. Ta obronna warstwa skóry to nie jest taka głupia. Forma delemgany. Więc ja se to bierę, panie. I dodatkowo można by było uchwycić... wodę. Skoro... znaczy zaraz. Skoro mamy mróz i wodę. Kwas i rozkład. Kwas i rozkład. Rozkład na pewno. Rozkład na pewno. Pioruny. Rozkład. No zastanawiam się nad błyskawicami. Żeby była takim zwiastunem burzy. Ale dobra. Na razie mieliśmy tą delegamę wybrać, to wybieramy delegamę i jedziemy dalej. No, fajnie. No jakby zajęło nam to pół odcinka. No, przepraszam was, drodzy państwo, jak najmocniej. Teraz walimy sobie szybki odpoczynek. Odpoczynek. Odpoczniemy sobie i wyruszymy, by nakopać temu... Oddać torbę. O, oddamy najpierw torbę, a później zobaczymy, co się z tego wywiąże. Tylko teraz tak, muszę sobie ustawienie skonfigurować, które w zasadzie jest ok. Mógłbym ewentualnie maga z łowcą rozdzielić w ten sposób. I dać sobie kapłana na tył. Chociaż wolałbym, żeby to kapłan przyjmował tarczę. Okej, tak jest nieźle. I teraz tak. Muszę jej... Okej, ona ma dużą tarczę i w ogóle, czyli wszystko jest okej. Tutaj jest większość rzeczy... Mróz, ewokacja, mróz i tak dalej. Dobra. Wszystko wiem. To mam z mrozu. Grimuar czaru oparów jest elektryczny po części. Iś. Okej, nie jest źle. Idziemy. Teraz tylko pytanie. Muszę Tawenu złapać. I kurczę, nie wiem, czy Tawenu nie był w karczmie. Ale to nic. Tawenu sobie jeszcze załatwimy. Będzie ku temu okazja. Let's kill those bastards. Okej, dobry wieczór. Briefly, it didn't go well. Really? Kana always seemed agreeable to me. You weren't there for the white flood. Szybki zapis, bo nie wiem, co się może wydarzyć. Cześć. You have found it. Tak, i masz mi coś do wyjaśnienia. Komplanka, hear me out. Okej. Co pomyślałaby o twojej zdradzie Avetta? I understand. Your contempt is justified. But I beg you, please do not tell Avetta. Okej, nie doniosę na ciebie Avetcie, jeśli zgodzisz się zakończyć knucie. Yes, I will do as you ask. So my word is my bond. Dobra. I jeszcze teraz poziom. Pięknie. I myk. Zaraz. Czekajcie. Ja mam jeden taki głupie wrażenie. Tak, nie chcę 12 poziomu. Get out of here. A, dobra, bo już myślałem, że to wyzerowało pasek doświadczenia.
postaci. No okej. Więc tak, ja potrzebuję mechaniki. Ja naprawdę potrzebuję dużo mechaniki. Bardzo dużo mechaniki i wnikliwości, żeby nikt mnie nie okłamał. Nie ma takiej opcji. Okej. Zapewnia szansę na całkowicie zniesienie efektów wrogiego czaru. Gdy łotrzyk jest zakrwawiony lub na skraju śmierci, staje się niewrażliwy na przypadłości związane z umysłem. Ciekawe. Co my tu mamy? Łotrzyk ugnuje kart podstawowy, który powoduje zamęt i okulawienie. Tutaj nic, tu nic. Dobra, z tego nic nie potrzebuję. Natomiast zakrwawiony lub na skraju śmierci zwiększają mu się odporności, bierę. To mi się może przydać. Okej. Nauczymy się czegoś jeszcze? Tylko czego? Na pewno broni jakichś jednoręcznych. Rapier, o ile taki znajdę, bo do tej pory nie znalazłem nawet jednego. Może kiedyś znajdę. Okej. To jest robota mojego łotrzyka. Z wojownikiem zawsze jest prościej. Przetrwanie oraz atletyka. Teraz tak, mój dobry wojowniku dzielny. Zapewnia szansę... Okej, odporność na czary. No to... Maksymalna dyscyplina wojownika ulega zwiększeniu. Wolę odporność na czary. Mój wojownik powinien być odporny na wszystko, na co się tylko daje. W tym przypadku... Może buławy? Broni obuchowe? Może młot bojowy? Jak już? Półmiecz. Okej, niech będzie półmiecz. Dalej. Bo półmiecz chyba zapewnia jakieś tam przebicie odporności? Przebicie pancerza, coś takiego. Okej, dyplomację dla naszej Shioti oraz alchemię. Ona musi być najlepsza w alchemii. Koniec, kropka. Okej, co ja mam zaklęć tutaj? Zbawienie czasem. Skutkuje przedłużeniem działania wszystkich korzystnych aktywowanych efektów sprzymierzeńców w okolicy, może niekoniecznie. Obrażenia zadawane na trafienie krytyczne, zapewnia szansę na zniesienie wrogiego czaru. Skraca czas potrzebny na rzucenie czarów przywoływania broni lub przyzwania istot. No, jak już to przyzwania istot, bo jak już to używam tego. Tylko, że... Co z tego, jak ja przyzywam w sumie tylko jedną istotę? Na tej zasadzie. Ale szansa na zniesienie 10% odporności na czary. No zawsze to jest coś. Bierzemy od razu. Shioti musi się nauczyć, oprócz posługiwania się toporami, będzie znała wszystkie rodzaje młotów. Młotów, buław i całej tej reszty. Bo jak już to wierzę, że święty oręż, to w większości przypadków są młoty i buławy. Our business is resolved. Not a problem, Captain. Dobra, to mam z głowy. Kim jesteś ty? A, miejscową. Okej, to mam z głowy. Następną rzeczą jakiejś muszę się udać. Kurczę, wydaje mi się, że Tawenu tutaj stoi na górze. Sztuka negocjacji. Kurde. No dobra, ale tutaj też musiałem zalecieć. Więc tak czy siak muszę i tu zajrzeć. Bo wcześniej on stał gdzieś tutaj, no. Teraz to nie wiem, wtrącili go do lochu? O, oczywiście. W nocy jest zamknięte. Do rana. Dobra, to i tak muszę iść do karczmy, żeby poczekać do rana. Idziemy do dzikiej klaczy. Sprawdzę w takim razie, czy jest tutaj Tawenu. Jak go nie ma, to się wścieknę. No. Okej.
to są wszystko miejscowi żeglarze. Tylko jakieś takie mam wrażenie, że on jest na dłużej. Coś mi się kojarzy, że mi wspominał o tym, ale... Ja mam słabą pamięć. Ja pamiętam tylko... W momencie, jak ktoś mi coś zleca, to pamiętam tylko... Idź, zabij, dostaniesz tyle. I cała ta historia pomiędzy jakby zdaje mi się często umykać. Emir. See something you like? Nope. Did you enjoy the show? Till nope. Later, then. Konstanten? Defons Gałczyński? Krępy krasnolud nuci pod nosem melodię. Pieczołowicie organizuje swoją kolekcję olejków zapachowych. Gdy wchodzisz do pomieszczenia, wita cię i uśmiecha się. Come to seek ablution for your sins? Get it? Ablutions? Absolution? Ha! I crack myself up! Massage? Bath? Whatever you need. Just ask. Oh, you don't want to hear about that. I lived a boring life, so... Nie, mogę posłuchać. Truth be told, my real passion is pottery. Trouble is, I got these big hands. Ha! Worked out in the end, of course. Now I specialize in relieving tension in a mauer and death godlike. Chyba się tu nudzisz. I guess I can't hide my feelings as well as I thought I could. The stability's good and all, but I haven't seen anything that gets my blood pumping in ages. You know what I mean? Czymże jest życie bez odrobiny emocji? Doing the same old thing day in, day out. It's enough to make a man leap from the nearest window. Okej, okay. Możesz do mnie dołączyć. Kojarzysz ten wysoki na 200 metrów posąg Zadry? Podążam jego śladem. I'd like to see something like that for... Do you think I could come with you? Just for a bit. Bierz swoje rzeczy i ruszamy. You don't have to tell me to... Nie widzę problemu. Na tej zasadzie. No proszę. Barbarzyńca. Ej, jakie to jest ciekawe wszystko. Pieśniarz właśnie, kurczę. Pieśniarza. Taki pół bard, pół barbarzyńca. Ten pieśniarz nie do końca mi pasuje, ale barbarzyńca. Tylko czy ja użyję barbarzyńcy? Niekoniecznie. Niekoniecznie, właśnie. Więc może jeżeli już, to i tak dwuklasowiec, bo... No tu nie mam co użyć. Nie mam go za co zamienić. Za Edera może? Ale Eder dużo obrażeń potrafi przytankować. Barbarzyńca lub wyjedz. Barbarzyńca lub wyjedz. Barbarzyńca jak już. Jak się właśnie zastanawiam. Mam jedną, dwie postacie leczące w jakiś sposób. Od niej mam towarzysza, plus ona zadaje spore obrażenia. Może rzeczywiście jechać w obrażenia zamiast w tarcze i takie rzeczy? Chociaż on sam jako wojownik też jest przekozacki, nie? Ponakładałem mu przecież i pancerzy, i nie pancerzy, i wszystkiego. Więc on jest też harpagan. Tylko ten wydaje się bardziej jajcarski. No i co wy na to, moi drodzy? Dobra, na razie darujmy sobie szoty. Mam sobie barbarzyńce. Co on takiego ma w sobie? Sporo mocy, dużo kondycji. Niezłą stanowczość. W przypadku Edyra? 16 mocy. 15, 17. On ma więcej zręczności. Więcej, mniej stanowczości trochę. No ale to się da poprawić.
odporności na różne tam takie lub śmakie. Plus 15 obrażeń, gdy wykorzystujesz broń halabarda. Plus 1 do przeciwników, z którym możesz nawiązać walkę. Okej. Okay. Coś czuję, że będę musiał też przerzucić jego poziom. My. Kondycja. No dobra, zaraz to sprawdzimy. W następnym odcinku. Tak, zrobimy to już w następnym odcinku. Ja przy okazji też poszukam Tawenu i wtedy jakoś to ugryziemy. Do zobaczenia.